Dzień dobry Państwu, Zbyszko Patyk, kłaniam się. Moi drodzy, zapraszam Was do tego, abyście się ze mną kontaktowali. Tak od razu zacznę temat, ponieważ dzisiejszy dzień to już jest taki program, który spotkamy się dopiero w następną niedzielę, więc czas jest, powiedziałbym, absolutnie do wykorzystania w całości mojego programu, czyli krótko mówiąc, zgłaszajcie się z problemami, które Was nurtują, zgłaszajcie się z tematami, które są do rozwiązania, bo wszystkie te tematy są do rozwiązania. Głównie ja zawsze sugeruję, żeby, moi drodzy, kierować jakby tutaj pytania, zadania bądź wspólną pracę, jak ja to tak określam, ze mną, ponieważ stosuję techniki przekazu energii, ale oczywiście aktywnego, bo jesteście do tego absolutnie bezwzględnie mi potrzebni, żeby przekaz był dosłownie dotknięciem mocy uzdrowicielskiej, a nie tylko wyłącznie jakimś tematem takiej mentalnej pracy. Chodzi o to właśnie, żeby stało się to takim starożytnym, powiedziałbym, przekazem, tak jak dokładnie zawsze się to odbywało przez tysiąclecia, czyli krótko mówiąc przed dotknięciem mocy. Ja tak przytoczę piękne słowa zresztą z pism: a ktoś się dotknął szat moich, mówi Jezus, czyli zawsze odkrycie tej sfery energetycznej nie jest czymś, co jest pewnego rodzaju potrzebą wiary, uwierzenia w to, że to się może stać, a może teraz, a może później, a może w innym jakimś takim wymiarze działania. To się po prostu dzieje zawsze jak za dotknięciem. I to jest główna sfera właśnie przekazu energii. Mówię to jako osoba, która z ponad 30-letnią praktyką zawodową w sferze naturoterapii i medycyny alternatywnej przede wszystkim posiada szeroki zakres doświadczenia praktycznego i oczywiście wiedzę teoretyczną. Ale co za tym idzie, drodzy Państwo? Przede wszystkim cierpienie, ludzkie cierpienie, praca w obszarze współczucia i niesienia pomocy osobom cierpiącym, pacjentos, pacjentom, jak mówi łacińskie słowo pacjentos, to cierpiący, pacjent, to istota cierpiąca. To jest sfera przede wszystkim ogromnej pokory właśnie do bólu, cierpienia, życia, misterium życia i śmierci. To jest bardzo ważny element, żeby zawsze sobie o tym przypominać. A co o tym przypomina? Przypominają właśnie te ceremonie, które dla Was robię, oczyszczania, które dla Was robię, przypominają mi codziennie o tym, żeby właśnie funkcjonować w obszarze pokory i cierpienia. I witam serdecznie, Zbyszko Patyk. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Tak, jestem. Witam serdecznie, witam. W czym mogę pomóc? Chciałam zapytać o zdrowie mamy. Zdrowie mamy. 14 sierpień. Tak. 1926 Nazywa się Władysława. Władysława? Tak, Władysława. Dobrze. Kto pyta? Teresa, córka. Teresa. Dobrze. Witam Panią, Pani Tereso. Witam również. Pani datę? 15.06.1958. Szóstka. Opiekunka, urodzona pielęgniarka. W przenosie oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo silna rodzina, bardzo silne związki rodzinne ma pani. Z tego, co widzę tutaj numerologicznie, dlatego panią też zapytałem o datę. W jakiej kwestii mam się skupić, jeżeli chodzi o mamusię? Jutro właśnie ma skierowanie do szpitala. Tak. Boli ją kręgosłup tutaj nisko. I nie wiem, czy z nerkami jest wszystko w porządku, bo się dzisiaj ścikała. Tak. Także nie wiemy, czy tam coś z nerką jest dobrze, czy nie. No myślę, że wyjdą w badaniach wszystkie takie rzeczy. Ja już sprawdzam, Pani Tereso, dla Pani tutaj to uczynię oczywiście. Pokazuje mi się prawa nerka. Mogą być kamienie, mogą być złogi. Kwestia jest odnaleźć, co się tam będzie działo. Pęcherz słaby, nietrzymanie moczu, osłabiona bardzo przepona moczowo-płciowa. Bardzo mocno osłabiona przepona.
Czy mamusia miała jakieś problemy pani tutaj wcześniej z jelitami jeszcze? Nie wiem. Teraz narzekała strasznie na kręgosłup. Odpowiadają strefy jak najbardziej kręgosłupowo-nerkowe. Znaczy właśnie powiem tak, że... Tak, no. Sprawdzę sam kręgosłup, bo oczywiście strefa odruchowa nerek to jest też strefa odruchowa kręgosłupa. Co tu się dzieje w tej materii? I od razu oczyszczę, bo to mogę zrobić bardzo natychmiast. Proszę. Już kręgosłup oczyszczam. To by było tutaj tak. Bardziej się uskarżała na dół, czy bardziej troszkę wyżej, pod nerkami właśnie, na ten kręgosłup? Na dół. Tutaj jak się kończy kość, no. Znaczy ta miednica tutaj. Czy dokuczają też jej kolana? Też, no tak ogólnie tak. Tradycyjnie, zgodnie z wiekiem, tak? Jak to się mówi, tak? Tak. No bo strefa odruchowa kręgosłupa to są przede wszystkim stawy podudzia, stopy, kolana, cała ta strefa, tak? I oczywiście mogą się też pojawić skurcze łydek, obrzęki stóp, nóg, olasce. Zimne stopy, w tym kierunku takie rzeczy. Ja już oczyszczam ten kręgosłup, chyba że chce pani, żebyśmy zrobili przekaz przez panią dla mamy, bo tak możemy zrobić. Po prostu pani ze mną będzie sobie oddychać i będziemy robić przekaz. To bardzo proszę. Tak. Bardzo proszę. No. Po co ja mam używać tego ludzika tutaj, fantoma, który mam na biurku, jak po prostu możemy podziałać wspólnie, tak? No bo oczywiście robię taką fantomową chirurgię, fantomową, przekaz fantomowy, ale jeżeli pracuję z osobą bezpośrednio na połączeniu telefonicznym, to jak zresztą zapewne pani wie, to przekaz jest błyskawiczny. Proszę położyć rękę tak na obszarze kości krzyżowej, tak? Z tyłu jedną rękę. I od razu zacząć z pani Teresą ze mną oddychać, wdech nosem, wydech nosem. To oczywiście działa uzdrowieńczo i na panią, i na mamę, także to jest kwestia, dlatego mówię, ja się bardzo cieszę i to zawsze mówię, że cieszę się, jeżeli ktoś w imieniu osoby, czy córka, czy syn, czy odwrotnie, dzwoni do mnie, to jest rewelacja, bo budzimy w tym momencie z powrotem geny, kody energetyczne, rodzinne, tak? Wdech nosem. To jak się kończy kręgosłup, tak? Tak, dokładnie tak. Mhm. Wdech nosem, wydech nosem. Bez zatrzymania po wdechu i zatrzymania po wydechu. Wdech nosem, wydech nosem. Śmiało długo jeszcze się rozluźnić, bo czuję napięcie w pani, że pani jest dosyć mocno taka... przejęta, zblokowana. I jeszcze się rozluźniamy. Wdech nosem, wydech nosem. Jeszcze troszkę się rozluźnić. Tak zrelaksować nogami, stopami. Dobrze. Rękę odrzucić, szepnąć jakby i położyć pod pępkiem na okolicy pęcherza moczowego teraz. Dobrze? Dobrze. I wdech nosem, wydech ustami. Bez zatrzymania po wdechu i wydechu.
Dobrze. Odrzucić jakby tę energię. Ja sprawdzę w tej chwili, co tam się jeszcze będzie działo na poziomie energetycznym. Jutro mówi pani, że mama ma trafić na badania, tak? Tak, na 10:00 do szpitala. Dobrze, sprawdzę. Rozumiem, że ogólne badania, bo w tej chwili jakby no nie ma kierowanego te celu, tak? Tak? Co się dzieje na geriatry? Geriatrycznego, no. Tak. Jeszcze tu oczyszczę. Dobrze. Myślę, że to zupełnie nieźle. Zobaczę teraz jeszcze na rządowo, jak tam... W tej chwili nie ma jakiegoś takiego szczególnego wdrożonego leczenia, czy kardialnego, czy jakichś innych. Raczej nie, prawda? Znaczy, tak mi wygląda na osobę taką dosyć, no, mocną. Tak. Rocznik 26. No. Tak, będzie miała 91 już wkrótce. No właśnie. Bardzo mocno. Bo organizm ogólnie jest mocny. Mocny, no te dolegliwości takie, co wystąpiły, to w tej chwili są takie, no, zgodnie z wiekiem, tak, z przywilejem wieku. To już niestety ta elastyczność jelit czy pęcherza już jest absolutnie nie taka, ale no, pogratulować. Piątka silna, 5, 4, 5, 8, 13, 4. No, silna osobowość, w ogóle silna osobowość. Tak. No. Tylko teraz już depresja już w tym wieku. No. Bo tata nie żyje. Tak. Już 4 lata. Tak, ale taka osobowo silna, można powiedzieć. Tak, także. Tak. Nie, myślę, że tutaj jest całkiem tak, ogólnie organizm jest w miarę mocny, no jest wyczerpany zgodnie z wiekiem, jest taki słaby, no jest mocno anemiczny, ale tak generalnie to jest jeszcze w miarę dobrze tutaj, no. Takie troszkę pewnie neuralgiczne i zatory pamięciowe i tak dalej na pewno są. Tak. Bo głowa mi się tutaj pokazuje wyraźnie, że są takie jakieś zmiany sklerotyczne i zmiany ogólnie naczyniowe, ale tak ogólnie to dobrze. To dobrze. No. To wszystko, panie Zbyszku, to jest tak, czas? Tak. Ja przekaz mamy zrobiony i wzajemnie dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia. I mamy same z treści pomoc. Pisze Grażyna, urodzona 26 lipca 1953. Dopisała anonimowo. Do pana Zbyszko, proszę o oczyszczenie i uzdrowienie kręgosłup, kolana, rwa, kulszowa, skurcze nogi, układ moczowy. Okay, dziękuję, pozdrawiam. Dobrze. Okej, działamy, bo to nie oglądamy tutaj tematu. Kręgosłup, kolana, rwa kulszowa, dobrze. To idziemy w ten temat. I lecimy, moi drodzy, bo to SMS-y są priorytetowe, wasze telefony są priorytetowe. Później oczywiście Grażyna. I już biegnę przez aurę, przez kręgosłup i narządowo. Oczyszczenie, uzdrowienie. Dobrze. Grażyna. Czakralnie jest zupełnie dobrze. Jedynie aura wokół głowy i gardła mi tutaj bardzo
manifestuje potrzeby. Ten niejaki niedobór zaistniał tutaj z tego powodu właśnie, że układ kręgosłup i układ moczowo-płciowy potrzebuje energii, w związku z tym po prostu destabilizuje, stara się uziemić, więc jakby w przenośni oczywiście zabiera z wyższych partii energię, pozyskując po prostu energię do podtrzymywania życia. I to jest bardzo ważne, moi drodzy, żeby rozumieć ten taki schemat, że organizm po prostu stara się, ja powiedział tak jak u himalaisty na dużych wysokościach, stara się wykorzystać najmniejszą cząstkę tlenu do tego, żeby podtrzymywać funkcje życiowe. I tutaj nie ma sfery takiej, która by pokazuje na głowę, na chęci, żeby zrozumieć tę intencję, że wtedy są kreatywne myśli czy cokolwiek innego, nawet halucynacje się nie pojawiają na tych wysokościach, bo organizm nie ma tyle tlenu w zasobach w sobie, żeby tworzyć na przykład myślokształty. Natomiast stara się pozyskać jak największą ilość cząsteczek tlenu do tego, żeby podtrzymywać podstawowe funkcje życiowe, czyli układ nerwowy, układ krwionośny, bicie serca i pozostałe układy w określonej kolejności, tak? Trawienne, wydalnicze. Tak samo się dzieje w sytuacjach, kiedy mówimy o ciele energetycznym. To jest sfera, w której właśnie jakby czakry wzajemnie oczywiście się przenikają, funkcjonują w obszarze przekazywania sobie niejako energii. To jest jasne i zrozumiałe, tak? Ale są właśnie to, co robimy wszyscy tutaj doradcy, tak? To przede wszystkim niedobory, uzupełnianie niedoborów, wyrównywanie potencjałów czakr, tak? Bo każda czakra emanuje określoną falę elektromagnetyczną, określoną długości, gęstości i częstotliwości. Mówiąc tutaj o obiekcie energetycznym, oczywiście to jest obiekt osobowy, czyli posiada swoją osobowość i on emanuje konkretnymi, bo oczywiście mówiąc anatomicznie, fizjologicznie czy w obszarze samoenergetycznym, to możemy rozwijać bardzo długą naukę na temat czakr. Ja tutaj u Pani cały czas stymuluję i w tej chwili oczyszczam układ kręgosłupa. Problemy właśnie tutaj związane z kręgosłupem, aby wyeliminować te dolegliwości i oczywiście skupiam się już w tej chwili na układzie moczowo-płciowym, na układzie kardialnym, bo tutaj też będzie ta sfera. I to tak tylko tytułem przypomnienia, moi drodzy, było, że są sfery takie, które tytułem mówię przypomnienia o oddychaniu, tak, bo mówiąc o himalaistach, to Wam tutaj przypadałem taki przykład pozyskiwania najmniejszej cząsteczki tlenu, ale podobne sytuacje nie w Himalajach, tylko na co dzień spotykamy w życiu codziennym, tak? Niedobory odpowiedniej ilości tlenu, wzrost wtedy bakterii beztlenowych, bo tlen jest jedynym takim substytutem, który świetnie sobie radzi z bakteriami beztlenowymi, czyli wyrównuje potencjał, bo oczywiście musimy je mieć w organizmie, natomiast przede wszystkim ilość grzybów, kandydy, czy naturalnego grzybka przecież przewodu pokarmowego, bez którego nikt nie funkcjonuje, czy innych mikrobów i wirusów, wyrównuje ten poziom, czyli powiedziałbym krótko, nie wymykają się spod kontroli różnego rodzaju problemy, takie właśnie jak bakterie beztlenowce i podobne sfery wirusów i grzybów. Tlen to reguluje. Dlatego ja zawsze mówię, ja, moi drodzy, Wam przekazuję nektar życia. Nektar życia przede wszystkim techniką, a dwa, że dając Wam ten potencjał w obszarze błogosławieństwa mocy żywiołu, bo to jest bardzo istotne, żeby mieć samoświadomość tego. To wszystko działa wtedy, kiedy to stosujemy. Ok. I mamy tutaj oczyszczone. I pozdrawiam serdecznie Panią. Witam serdecznie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Zbyszko Patyk, w czym mogę pomóc?
proszę tak, ja jestem 21 wrzesień, 54 Urszula. Tak. I chodzi o Katarzynę. Katarzyna, 6 maj, 78. Tak. I pani Zbyszko, ja już tam do pana dzwoniłam, tam chodzi o Katarzynę, tam o te nogi jej. Chciałam jeszcze dobrze o uzdrowienie, może tam. Dobrze. Ile nam się uda tutaj zrobić, to oczywiście zrobimy. Już jestem aktywny. Już działamy. Katarzyny, u Katarzyny na czym się skupiam w tej chwili? No właściwie o te nogi, że ona ma problem z chodzeniem, nie? Problem z chodzeniem jest, tak? No właśnie, nie może wcale chodzić. Rozumiem. W tym chodzeniu, tak od półtora roku, ja już dzwoniłam parę, już miała tych zabiegów u pana tu zrobione, a jeszcze się ratujemy, może nastąpi ten dzień, że może będzie, bo ona ma ciągle problem z tym siadaniem, wstawaniem. No. Przypominam wszystko sobie, pani Urszulo, już mnie pani naprowadziła, co się dzieje, już wiem, o co chodzi. Aha. Dobrze, ja pamiętam wszystko. To dobrze. Dobrze. Już działamy, już oczyszczamy. To co, pani Urszulo, może zrobimy po prostu przekaz energii, tak? Tak, dobrze. Ja tutaj oczyszczę, bo to jest najważniejsze. Ile nam tylko czas na to pozwala, to od razu to robimy. Nie ma co zwłoki robić. Proszę rękę położyć na biodra, na swoje biodra. Na biodra. Tak. A na jej mogę? Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej. Tak, bo ona sobie tu siedzi, to ja jej fantastycznie położę tu na biodra. Fantastycznie. Dobrze. Pozdrawiam Katarzynę. To tak, dziękuję. Tak. Fantastycznie. Dobrze. To jeżeli jest ona blisko pani, to fantastycznie. Tak, to nie, to poproszę położyć rękę na poziomie brzucha. Brzucha. Aha, u niej. U niej na brzuchu. Tak, dobrze, tak, tak. U niej na brzuszku. Na brzuszku, na brzuszku. Na brzuszek, fantastycznie. I zaczynamy oddychać. Wdech ustami, wydech nosem. Idziemy energią ognia. Od razu promienie się w dół. Palce skierować tak jakby w dół, na brzuszku położyć rękę swobodnie, tak żeby sobie spoczywała, tak? Tak. Okej. Okay. Ma pani na głośnym czy normalnie przyłożone do ucha telefon? Nie, ja mam normalnie właśnie telefon, aha, bo... No właśnie. Dobrze, no to mamy jedną rękę do dyspozycji, okej. Okay. Pani Urszulko, proszę położyć rękę właśnie na brzuszku Katarzyny, tak? I zaczynamy oddychać, wdech ustami, wydech nosem. Długi, mocny wdech. Ja bym prosił, jeżeli ona może, to też niech tak robi. Właśnie oddychaj. Wdech ustami, wydech nosem. O ile się uda. Albo po prostu normalnie niech oddycha bez żadnego stosowania jakiejś techniki. Dobrze. A pani niech spróbuje wdech ustami, wydech nosem. Robimy mocny, gorący, promienisty oddech. Dobrze? Wdech ustami, wydech nosem. Dłuższy wydech, z większą koncentracją na ręce, z emanacją energii ognia. Tak, żebyśmy rozgrzali tutaj splot sakralny. Żeby odpuścił splot kości krzyżowej. Ale idziemy przez brzuch, przez esencję głównego kanału, przez tantien. Wdech ustami, wydech nosem. Energia sprowadzająca w dół. Rękę niżej kładziemy, poniżej, tak jakby na poziomie jelit, poziomo. Tak. I schodzimy energią w tej chwili wody. Później trzeba będzie złapać, jak jest to możliwe, później za kość łapiemy, zejdziemy energią ziemi. Ale teraz ważna będzie inwokacja. Boże Wszechmocny, Boże, mocą żywiołów, wody, uzdrów Katarzynę, uzdrów jej ciało, jej serce i duszę. Wdech nosem, wydech ustami.
Dobrze. I jak się uda, to podłożyć rękę pod, na kość krzyżową. Tą samą. A to z tyłu, tak? Tak, ale jeżeli nie jest to możliwe, to położyć na nodze lub na udzie po prostu. Aha, to dobrze. Tak, żeby było wygodnie, tak? Bo tutaj miejsce dobrze, samo w sobie jest ważne, ale nie aż tak w tej chwili, żeby wdech nosem, wydech nosem i idziemy mocą Archanioła Gabriela. Może Wszechmocny Boże, mocą Archanioła Gabriela, żywiołem ziemi, uzdrów Katarzyny, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Jeżeli pani chce, to może pani za mną powtórzyć inwokację, bo jest bardzo ważna. Słowa przechodzą w czyny, tak? Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Mocą Archanioła Gabriela. Mocą Archanioła Gabriela. Żywiołem ziemi. Żywiołem ziemi. Uzdrów Katarzynę. Uzdrów Katarzynę. Uzdrów jej ciało. Uzdrów jej ciało. Serce. Serce. I duszę. I duszę. Spróbować to zapamiętać i robić codziennie. Dobrze. Przynajmniej przez 7 dni. Dobrze. Trzymać na udzie i to powtarzać, tak? Jak tak, 7 dni, tak? Tak, 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 tak. Dobrze. Przynajmniej. Ale kwestia jest tutaj, żeby jak zrobiła pani to ze mną, to już powinien ten cały archetyp zadziałać. Dobrze. Pewnego rodzaju. Teraz przejdźmy jeszcze, wrócimy teraz, przejdziemy na skrajny punkt. Rękę położyć proszę na piersi, na klatce piersiowej u Katarzyny. Tak. Mhm. I to samo, Boże Wszechmocny Boże, mocą Archaniela Uriela. Boże Wszechmocny Boże, mocą Archaniela Uriela. Uriela. Żywiołem powietrza. Żywiołem powietrza. Uzdrów Katarzynę, uzdrów jej ciało, serce i duszę. Uzdrów Katarzynę, uzdrów jej ciało i uzdrów jej serce i duszę. O. Chwilę potrzymać. Tak. I wdychamy ustami, wydychamy ustami. Dobrze. Zdjąć rękę. Tak. I dać jej odpocząć. Okej. Dobrze. Co mogę jeszcze dla pani zrobić, pani Urszulo? A panie Zbyszko, czy może nas pan zaraz zapisać na ogień, bo tak co miesiąc się zapisujemy, to... Cieszę się. Dobrze. Jest zapisane. Tak. Tak, żeśmy tak w domu zawsze to wykonujemy. On najwięcej mi o nim chodzi, bo ja już... Nie wiem, sama i tak jak mówię, jak już widzę, że pan jest, to tak już możliwość, to zaraz dzwonię i zawsze nieraz dwa razy w miesiącu ma to, tak, bo tak akurat mam tak jest. Nie? Tak mniej więcej, tak, to... no. Teraz będę w niedzielę następną. Aha, to dobrze, to już coś znowu. Te... Później programy od niedzieli. Ona jakiś ten kręglen drzwiowy czy coś tam, nie? Ona coś tam pan mówił mi, nie? Że tak. Ona coś tam ma, ale terapeutka do niej chodzi, on tam masuje, ale... Aha. Nie popuszczam tego, nie chytam ją. No, a ona z tym chodzeniem tylko. No to by było wszystko. Ja rozumiem, tylko takie uciskowo. Będę dzwoniła o takie zabiegi. Wie pan, jak tego, to sobie... To w niedzielę pan będzie następną. Tak, następną. Tak. Nie tą, dobrze. Tylko następną, tak. Dobrze, no. To dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Tak. Do usłyszenia, do widzenia. Dobrze.
Dobrze, moi kochani, widzę, że jesteście aktywni właśnie też pod względem SMS-ów ogień, ale jest dzisiaj jeszcze taka dla Was możliwość, a dzisiaj jest to, jak już zdążyłem powiedzieć, będziemy mieć chwilę przerwy, więc spotykamy się dopiero na następną niedzielę w programie. Więc zapraszam do tego, abyście wysyłali teraz również SMS-y o treści, oczywiście wszystkie główne, podstawowa sprawa to SMS-y o treści pomoc i EZO. Pomoc to 92 594, treści EZO 73 212, no i również telefon do studia bezpośredni do mnie 708 577 220 i SMS o treści anonimowej AN 7416, ale pod tym SMS-em, również pod tym numerem, moi drodzy, 7416, możecie wysłać teraz OMZ, czyli oczyszczanie mocą żywiołów, pod koniec programu, w ostatnich, można powiedzieć, minutach, więc musicie wyczekać do tego momentu, dotrwać, żeby zrobił dla Was oczyszczenie mocą żywiołów, czyli mocą archaniecką, to co zresztą mieliście okazję w tej chwili słyszeć, moi drodzy, że to działa i na pewno wniesie bardzo dużo zmian w życie Katarzyny, tych dobrych, tych zdrowia. I właśnie ten OMZ, czyli oczyszczenie mocą żywiołów, SMS możecie wysłać na numer 7416 i tradycyjny numer na ceremonię ognia 73 350. Wysyłacie, moi drodzy, imię, datę urodzenia i intencje 73 350. Piękna składowa numeru 9, czyli empatia, bardzo silna empatia. Zapraszam Was, moi drodzy, serdecznie do tego, abyście wysyłali. Aby Was, moi drodzy, zachęcić jeszcze do tego, bo to właśnie działa. Jednym z elementów takich, gdzie wpatrując się na przykład w określone znaki, na przykład jantry, wpatrując się w określone obrazy, czyli jakby dokonywanie wewnątrz siebie ablacji, oczyszczenia, wpatrując się właśnie w jakiś obraz, tak jak przeżywamy emocjonalnie na przykład dobry film albo nawet horror, nawet nie będąc tego świadomi, że dzieje się w organizmie zmiana komórkowa podczas emocjonalnego doświadczania jakichś obrazów, to wiemy o tym doskonale wszyscy, że jednak te zmiany podkorowo, cały czas, podprogowo, cały czas się następują. Tak samo właśnie przede wszystkim, żeby tutaj, jak wyjaśniłem, patrzenie na taki obraz, dokonywanie ceremonii, uczestniczenie w takiej ceremonii ogniowej, oczyszczenie z waszymi intencjami, czyli z waszymi tutaj skierowanymi w tę stronę intencjami, prośbami, to przede wszystkim też buduje znacznie ten wewnętrzną relację i wewnętrzny kontakt do czyszczenia i na pewno wtedy te wszystkie intencje jeszcze bardziej są wzmocnione do spełnienia. Ja bym zaprosił Was, moi drodzy, na ten krótki materiał filmowy, kilkuminutowy z ostatniej mojej ceremonii i dla Was, więc ze skupieniem, z wysłuchaniem narracji i oczywiście zaraz z reakcją SMS-ową, tak? Czy możemy puścić ten materiał? Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. No, taki mamy troszeczkę techniczny problem, ale zaraz, moi drodzy, tego doświadczycie. To jest taka kwestia, która wiąże się z tą sferą taką, jakby tutaj dokończę tę intencję.
bo to jest taka wartość jakby nadrzędna, jeżeli stosujecie techniki oddechowe, stosujecie techniki uczestnictwo właśnie w ceremonii ognia, uczestnictwo podczas oczyszczania mocą żywiołów ognia, to wtedy mamy, kochani, takie wspaniałe kompendium wiedzy, ale wiedzy mistycznej, ezoterycznej, która pozwala przede wszystkim na to, że stajecie się niejako dosłownie czynnymi uczestnikami, tak? Staje się taki właśnie wspaniały klejnot praktyki, która pozwala przede wszystkim, jak mówiłem, wyregulować układ neurohormonalny, uzupełnić wszystkie niedobory i potrzeby, które jakby zgłaszacie, tak? Bo mówię, to nie coś takiego jak niedopełnienie pewnych spraw materialnych, bo to jest bardzo istotne, rzutuje bardzo znacznie na poziom komórkowy i na tę aktywność komórkową, która jest związana przede wszystkim z waszymi potrzebami, z tymi czakrami, które są aktywne i są bardzo, bardzo rzeczywiste. Zapraszam serdecznie na ten krótki materiał filmowy. Wraz z zachodem słońca 30 lipca zakończyłem ceremonię ognia w intencjach, które przesłaliście do mnie za pośrednictwem stacji EZTV. Każdy, kto chce uczynić duchowy postęp, doceni wartość ogniowych ceremonii oczyszczających. Bo to dzięki nim przywoływane są błogosławieństwa. Jest to znak, pieczęć, która trwale pozostanie w Twojej świadomości. Jest to droga do świadomego uczestniczenia w czasie przemian, które następują. Cząsteczki światła łączą wyższe poziomy żywiołów ziemi, wody, ognia i powietrza, uwalniając od przyczyn i skutków złego losu, pecha, a nawet niedostatku. Świadome zamawianie osobistych ceremonii ogniowych oczyszcza karmicznie, uwalnia energetycznie, uzdrawia z chorób. W istniejących związkach oczyszcza i ociepla relacje. Pomaga również zawiązać nowe, trwałe znajomości, a nawet miłość. Oczyszczanie w trakcie ceremonii ognia rozwija nowe horyzonty na polu finansów, pracy, jak również pomaga przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości oraz wszystkich innych zmianach, które są krokami milowymi w Twoim życiu. Ceremonie ogniowe są bardzo szczególnym, wymagającym odpowiedniej oprawy wydarzeniem i przeprowadzam je w określonym czasie i określonych intencjach. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. I dziękuję bardzo Państwu, że uczestniczyliście w tej chwili, dosłownie czuję tę energię, że uczestniczyliście całym sobą, całym sercem w tej ceremonii. Zapraszam Was oczywiście do tego, abyście wysyłali SMS-y i żebyście byli aktywni cały czas. To jak widzicie, dzisiejszy program, zresztą wszystkie moje teraz programy, to tak bardzo aktywne, tak dynamiczne, że liczę na to, że cały czas tak będzie. Moi drodzy, energia nośna jest bardzo dobra dzisiaj. I oczywiście widzę, że tak się dokładnie dzieje. I SMS o treści pomoc, pisze Ewa, urodzona 17
września 49. Proszę o oczyszczenie, deenergetyzowanie, boli mnie lewa strona głowy, oko i nie są to zatoki ani migrena. Bardzo dobrze, że mi Pani tutaj naprowadza. Zaraz sprawdzę przede wszystkim, co się tu u Pani dzieje, bo jak ja mówię, diagnozę Pani sobie postawiła. Teraz pytanie, czy właściwą. Zresztą chyba tak, ma Pani rację, bo to będzie w tym kierunku podążanie, które mówił. Dokończę zaraz z Pani. Witam serdecznie, Zbyszko Patyk. Witam pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym Pani pomóc? Ja chciałam zapytać o córkę. Dobrze. Czy uda jej się w tym miesiącu uzyskać kredyt? Jutro idzie do banku i czy będzie to pomyślne. Pięćdziesiątka. Dobrze. Zobaczę. Spojrzę, czy to jest ta droga. Czy do tej pory miała jakieś problemy z uzyskaniem kredytu? Tak. Tak? No tak wygląda, bo w te wibracje, które mam tutaj podane od Pani, jej portretu numerologicznego, tak, można powiedzieć, mogą sprzyjać pewnego rodzaju potrzebom różnych polepszenie, posłuchaj swojej intuicji, wybierz nowy kierunek, podejmij działanie. Powiedziałbym tak, czy są jeszcze jakieś osoby do potwierdzenia tego kredytu, bądź muszą uczestniczyć jako osoby potwierdzające jej zdolności kredytowe? No raczej nie. Nie? Nie. Bank tylko będzie decydował w tym momencie, tak? Tak, tak. Wyszła mi tutaj taka sugestia, żeby podjęła inne działanie. Podejmij działanie albo wybierz nowy kierunek. Teraz jest kwestia, czy właśnie nie będzie jakichś przeszkód natury technicznej, niedopełnienia jakichś określonych... Rozumiem, że to jest jakiś wysoki kredyt. Nie, nie jest wysoki właśnie. Nie? W zasadzie, że nie, nie. Niedużo chciała. Wie Pani, no nie pytam o kwotę, tylko... ewentualnie, czy ona ma zdolności kredytowe w pełni, bo ja tutaj mam takie przeczucie, że bank oporuje. Jest kompromis, przemyśl to. Niewłaściwy moment mi się znowu pojawił, decyzja należy do Ciebie. Jest konieczność wzięcia tego kredytu, tak? Tak. Rozumiem. Więc myślę, żeby tutaj wspomóc, to ja postaram się oczyścić, jeśli Pani sobie życzy, córkę, tak? Bo to córka. Tak, żeby tutaj wzmocnić te działania. Natomiast karty troszkę mówią, że powinna zmienić troszkę kierunek, bo mogą być problemy z tym, tak? Rozumiem, że tutaj chodzi o bank tradycyjny, tak? Tak. O bank tradycyjny. Nie tak zwane eurobanki, tak? Już oczyszczą, już, to dobrze. Już oczyszczą. Cały czas, żeby ją tutaj wspomóc, żeby rzeczywiście jej się to powiodło, ten cel. Brała już wcześniej w tym banku kredyt? Brała, teraz będzie próbować w innym. Aha, rozumiem. No to pytałem, czy w tym banku, no. No więc teraz rozumiem, że to. Okej, okay, dobrze. Oczyszczam. Stąd mogą być trochę trudności, więc postaram się tutaj oczyścić, żeby jej się to powiodło, natomiast mogą być przeszkody. Dlatego padła sugestia z kart, żeby być może, że się jeszcze wstrzymać i lub też gdzie indziej spróbować. Można wybrać i taką opcję. Poza tym, no jeżeli byłyby jakieś radykalne przeszkody, to banki wszystkie mają historię klienta, obojętnie jaki bank. Więc to jest kwestia dlatego tutaj trudności i zwątpienia. No. Dobrze, oczyściłem tutaj.
I teraz zobaczysz, jakby to wyglądało, czy się poprawiła sytuacja. Co karty powiedzą, czy może podpowiedzą inną wersję. Na razie była sugestia, żeby ewentualnie się wstrzymać. Dobrobyt, wielkie szczęśliwe zmiany. W dłuższym terminie, ale jest dobrobyt i wielkie szczęśliwe zmiany, więc to generalnie powinno pani tutaj w przyszłości przynieść. Ważne, no jeżeli to będzie temat tak zwanego procesu uczciwego, to na pewno się to wszystko powiedzie. Wracam do SMS-a sprzed połączenia telefonicznego dla pani Ewy, urodzonej 17 września 49 i doenergetyzowanie i oczyszczenie i już biorę dosyć taki spory arsenał broni, czyli kurbę mocną, czyli głowę, naczynia. Zobaczę, czy mi się tutaj nie pojawiają jeszcze sfery kręgów, bo to mnie zaintrygowało tutaj mocno. I już dla pani tutaj czynię działania. Takie neuralgiczne widzę tu u pani sugestie. 8, 9, 17, 8. Znowuż tak. Z miesiąca i dnia wychodzi u pani bardzo silny Saturn, więc też ta taka postawa dosyć mocnego dominowania układu nerwowego. W związku z tym pojawia się u pani właśnie taki program neuralgiczny. I dlatego tutaj zgadzam się z panią całkowicie, że myślę, że tutaj nawet należałoby zrobić bardziej szczegółowe badania. Oczywiście pochodną wszystko może być od kręgów, bo zresztą już mi się tutaj pojawiają pierwszy, drugi kręg szczytowy. Będzie i kręgi, i sprawdzić należałoby tutaj przepływy, i sprawdzić sytuację związaną z układem neurohormonalnym. Ale już oczyszczam. Oczyszczam u pani kręgosłup, oczyszczam głowę. To jest ważne, żeby mocno osadzić tutaj tę energię. Dobrze. Poprzez diagramy, a teraz poprzez moją fantom Ewę. Lewa strona, oko, głowa. Dobrze. Oczyszczenie aplikacji. Dobrze.
U pani tutaj, jak mówię, wspomniałem wcześniej, sfera jest przede wszystkim uszczegółowienia troszeczkę jeszcze badań. To znaczy, nie tutaj nic nie sugeruję oczywiście, tylko kwestia, żeby zwrócić uwagę na aktywność naczyniową i układ nerwowy, który tutaj jest takim priorytetowym tematem do rozwiązania, bo powoli jakby może, znaczy zgodnie z tym, co tutaj widzę, tak, mogą być drobne zwapnienia, drobne zmiany. Warto po prostu porobić tego typu działania. Energetycznie oczywiście oczyściłem, ustabilizowałem energetykę wokół głowy, w obszarze głowy. Fantomowy przekaz również na to pozwolił. Mówię, jeżeli mamy połączenie telefoniczne, do czego Was zawsze, moi drodzy, namawiam, po prostu namawiam, tak? Bo jak wiecie, kochani, aplikacje i przekazy energetyczne bezpośrednio słowo żywe, to co uzdrawia, tak, z rolą rzeczywiście uzdrowicieli, to jest przede wszystkim to, żeby wybrać odpowiedni sposób dotarcia do cierpiącego, do pacjenta, tak? Bo żeby mieć świadomość tego, że energia przede wszystkim, jak już powiedziałem, największym błogosławieństwem, największym darem ze wszystkich jest moc uzdrawiania. To jest absolutnie priorytet starożytnego widzenia, tak? I pozostałe techniki dosłownie, których używamy, czyli mocy dotyku, mocy przekazu energii, mocy wzroku, mocy słowa, mocy słuchu, wszystkie zmysły, dar jasnowidzenia, jasnosłyszenie, dar jasnodotykania, dokładnie tak się to nazywa. Czyli dotykanie światłem. Dlatego nazywamy to darem jasnodotykania, żeby tak uściślić. To są sfery, które aplikacja energii przede wszystkim odbywa się poprzez pryzmat pracy z energią, pracy ze światłem. I to są jasne i klarowne komunikaty, które wszyscy już właściwie znamy. Dzisiaj myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do energii, do pracy z energią, bo jest to tak już znane, utrwalone, że wiadomo, że jest to sfera wszystkim już znane. Zresztą ja mam do czynienia, moi drodzy, z Wami, czyli z widzami, czyli z perełkami wiedzy duchowej, tak? Dobrze, żeby tutaj nie pominąć. Panie Zbyszko, pisze Pani Magdalena, urodzona 24 marca 77. Proszę o aplikację na miłość, spełnienie w pracy. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam Panią również serdecznie. Już działamy, założymy kryształ kwarc różowy na Pani energetykę, na Pani mapę ciała i związków. O! Tak sobie to pozwolę tę wyróżnić, żeby tutaj dla Pani się spełnił ten obraz. Proszę. Inną sugestią. Oczyszczenia i relacji i związków. Dobrze. I aplikacje i przekaz. Pozostawię, żeby tu jeszcze tę energię kwarcu różowego sobie spokojnie odbyła wędrówkę do Pani. To odsunę następny SMS. Mam o takiej treści. Pani Zbyszko, proszę o oczyszczenie energii i ochronę Zenona, urodzonego 17 kwietnia 1946, ma chorobę gruczołu krokowego i przeżyna kości biodrowe lewej miednicy. Oczywiście temat złożony, jak zapewne Państwo słyszycie, wielokrotnie już podejmowałem tę sferę i oczywiście wielokrotnie trzeba czynić takie działania energetyczne, bo tutaj głównie chodzi o równowagę energetyczną, a co za tym idzie, oczywiście podtrzymanie dobrego zdrowia. Być może, że to jest czasem takie trudne do przyjęcia, tak? 17.4.46 Zenon. Y-
sama taka ósemka, 4, 12, 3. Dobrze. I już oczyszczam. Zenon urodzony 17 kwietnia 46. Większa mapa patrzy. Ściągnę jeszcze tę energię z pana Zenona, taką negatywną, bioplazmatyczną, chorobową, żeby ten organizm jakby się mocniej ustabilizował w zdrowiu. Biodro, Gruczoł Krakowy. Dobrze, Gruczoł Krakowy przeżył do kości biodrowej. Ta energia ściągnięta w tej chwili jest mocno przeze mnie, ale muszę naładować wahadło. Zrobimy jeszcze z rysem. Oczyszczenie. Z odpowiednim świadkiem wewnątrz, czyli z odpowiednim produktem, mówiąc delikatnie. Jak ja zawsze mówię delikatnie, to oznacza, że tam w środku jest coś bardzo mocnego. Jak Państwo zauważyliście, moje ulubione słowo delikatnie, to znaczy, że jest tam w środku coś bardzo mocnego. Zawsze. Dlatego też delikatnie Was zapraszam do tego, abyście brali udział w błogosławieństwie mocy żywiołów, czyli oczyszczenia mocą żywiołów. Czynię to od bardzo wielu lat. Zresztą osoby, które kompletnie są niezwiązane z takimi potrzebami, na przykład jak zdrowie, nie są związane z potrzebą jakby lęku o swoje zdrowie. Bardzo często mnie proszą o błogosławieństwo mocą żywiołów, czy moi studenci, czy pacjenci, to oczekują tego i chcą tego. Więc jesteście moi drodzy zawsze widzowie tutaj przeze mnie zachęcani, tak? No to jest to samo z siebie jakby powinno wynikać ze zrozumienia tego, że oczyszczanie czy błogosławieństwo mocą żywiołów jest niesamowitym przeżyciem duchowym, wewnętrznym i transmutującym określoną potężną energię. Tak samo ceremonia ognia jest czymś wyjątkowym tutaj w skali Europy, co ja dla Was czynię. Zresztą czynię te ognie we wszystkich, można powiedzieć, regionach świata. Praktycznie we wszystkich, powiedziałbym, stolicach europejskich prawie. Co uczynię zresztą niebawem też jeszcze gdzieś. Więc to jest oczywiście na prośbę osób, czy indywidualnych, czy nawet stowarzyszeń, które proszą mnie o to, żebym uczynił takie transparentne ceremonie. To wszystko oczywiście możecie, moi drodzy, żeby moje słowa nie były
tylko być wydźwiękiem, oczywiście zobaczyć w nośnikach internetowych. Żaden jest to problem, żeby spojrzeć i doświadczać, i obejrzeć. Oczyszczam Zenona. Dobrze. Dobrze, droga pani, jeszcze robię przekaz. Biodro lewe i miednica, dobrze. I oczywiście, moi drodzy, motywuję was i pozdrawiam serdecznie do działania. Motywuję was dlatego też, jakby przypominam, bo sfera jest tutaj taka, że spotkamy się dopiero za przyszłą niedzielę, nie w tę, tylko następną. I więc to jest czas, w którym powinniście teraz skorzystać z tego, że jestem w studiu i teraz mogę wam mocno pomóc. Dlatego, że no, za jakiś czas, kiedy to jest tak właśnie, tak się motywują te wzajemnie osoby i energetycznie, i potem pod koniec programu jest ogromna ilość SMS-ów i ogromna ilość połączeń. Ale to tak właśnie zawsze jest taki przywilej czasu, więc zostawmy to energii, która ma iść. Następny SMS, moi drodzy. Czy mój szef, Piotr, urodzony 15 marca 86, coś do mnie czuje? Czy tylko ja mam taką iluzję? Pisze Marta, urodzona 7.11.1981. 6. Może być tak, że ja to zobaczę przez karty. Przez karty. Zero, siedem, jedenaście. Zobaczymy, jak to wygląda. Mnie tutaj wyszła karta odpuść. Bądź też wypatruj znaku. Istnieje coś lepszego. Istnieje coś lepszego. Jakby tutaj zinterpretować. Mam wrażenie, że to pani rzeczywiście tutaj się zaangażowała. Natomiast z Piotrem niekoniecznie. Istnieje coś lepszego. Kompromis i polepszenie sytuacji. Zaczekaj. Pojawi się coś w niedalekiej przyszłości, jeśli uwierzysz. Pytanie jest teraz takie zasadnicze do pani, droga pani Marto. Czy pani tego naprawdę chce? Bo jest taka tutaj z kart wynikająca nadzieja, że chociaż sugestia jest bardzo prosta na początek. Klarowna, odpuść, ale też wypatruj znaku. Być może, że jakaś inny mężczyzna się pojawi w pani życiu. Istnieje coś lepszego, jest jakiś kompromis tutaj, polepszenie, zaczekaj w niedalekiej przyszłości, jeśli uwierzysz. Może tak zaistnieć taka okoliczność. Jeżeli szef się stanie pani szefem również w domu, to mogę tylko pogratulować, a jeżeli może pani się w ten sposób jeszcze zajrzy w inne karty, żeby tutaj nic nie sugerować. Widzę zainteresowanie, natomiast nie widzę związku. Zaraz sprawdzę, jaka jest energetyka wasza tutaj. Nie. Zobaczę, jaka jest energetyka. Czy jeszcze może się to objawić inaczej? Nie, nie widzę tego w tych kartach. Zobaczę energetycznie. Nie widzę tej relacji.
widzę, że nie czuję niczego, to taki flircik sobie ucina, moim zdaniem, ale może być zupełnie, powiedziałbym, pani inne zdanie. Nie chciałbym tutaj w żaden sposób tego inaczej widzieć, może. Zobaczę, jak to tam, czy coś do mnie czuje, czy mam jakąś ilusję. Powiem tak, obydwoje macie solidne iskrzenie. Jesteście w wibracji 9, 9, 9, a dziewiątki się przyciągają magnetycznie, dosłownie. Iskrzy niesamowicie. Coś może z tego wyniknąć, ale nie na poziomie związku. Nie widzę tutaj związku. Natomiast widzę iskrzenie i to takie dosyć solidne. Przyciąganie się magnetyczne, które kompletnie nie jest jasne i wyjaśnialne. Dosłownie powiedział tak, że pani tutaj wchodzi całą sobą w kłopoty, bo może się pani pozbawić pracy albo pozbawić na własne życzenie, a pozbyć z powodu tego, że mogą być osoby trzecie, które będą chciały to rozwiązać. Więc ja bym zalecał ostrożność. Przede wszystkim ostrożność. Magnetyzm jest bardzo duży, więc dla pani jest to tutaj dosyć mocno niebezpieczna sytuacja. Mówię w kontekście takim, niebezpieczna sytuacja w kontekście przede wszystkim romansu albo czegoś tym podobnego, co może się wiązać dalej z reperkusjami pod tytułem rodziny, związki, relacje. Może to po prostu to iskrzenie przerodzić się w głębsze uczucie, a głębsze uczucie może spowodować taką emocjonalną katastrofę wśród bliskich. No i w związku z tym raczej należałoby zwolnić tempo. Ale to jest oczywiście tylko taka moja sugestia, żeby nie wchodzić dalej, głębiej, bo to iskrzenie to jest kwestia, to się wypali, a może pójście tą drogą spowodować duże następstwa. Dwie dziewiątki, kiedy wchodzą w silne relacje między sobą, bardzo silna empatia, samozauroczenie, taki samo zachwyt, może spowodować to, że dalej będzie depresja chęci skorzystania niejako z siły magnetyzmu i to może przynosić dalej jakieś negatywne następstwa. I ja bym tutaj sugerował, żeby zwolnić tempo. Pozdrawiam serdecznie, ale nie jest wykluczone. Najważniejsze w relacji jest zawsze rozum. Dobrze, i tutaj mam oczyszczenie szybkie, bo kochani, panie Zbyszko pisze, Anna urodzona 13.09.47, zapowiadam i zalecam, moi drodzy, oczyszczenie, wysyłajcie SMS-y, oczyszczam te osoby, które wyślą SMS AMZ, oczyszczenie mocą żywiołu 7416, ponieważ składają wtedy dan, składają ofiarę, składają taki datek ze swojej strony, czyli idzie to w obiegu energii, tak? Oczywiście nie zapominajcie o SMS-ach pomoc, EZO i oczywiście anonimowych, tak? No i dzwońcie kochani, bo jest to zawsze bardzo owocne. Dzisiaj już tych telefonów przecież było jeden za drugim praktycznie. Więc się nie krępujemy, tylko dzwonimy. Proszę o oczyszczenie. Nie w tą dziurkę. Proszę o oczyszczenie, energię na zdrowie, ochronę, zdrowe nogi, które bolą. Dla mamusi. Pozdrawiam. Ja panią również pozdrawiam. 13.09.47 Anna.
jak już wspomniałem wcześniej w programie, uwielbiam właśnie takie wręcz wasze relacje, dbałość o siebie, o seniorów, o dzieci dla mamy i odwrotnie też, tak, bo to często się dzieje i rzeczywiście, moi drodzy, słuchacie moich komunikatów, które do was wysyłam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Przede wszystkim dlatego ważne, bo poziom energii komórkowej, poziom energii mentalnej, a również poziom tej transformacji komórkowej, tych kodów, możemy zmienić nawet to, co nawet dzisiaj słyszałem, jakaś osoba sugerowała, że może to trudne dzieciństwo, tak? To trudne dzieciństwo to jest przede wszystkim zmiana kodów komórkowych. Jeżeli będziemy się starać rodzinnie właśnie tak dla męża, dla żony, dla dziecka, dla babci współpracować energetycznie, wy kochani widzowie ze mną, to przede wszystkim będziemy rozkodowywać te trudne dzieciństwa, te trudne relacje, te trudne związki. Wracamy do właściwego kodu, jakim jest kod emocjonalny. Ja oczywiście świadomość mam tego, że krzyk może zabić, który w pewnym sensie zakodował określoną część ciała człowieka. Jest to znane od tysięcy lat zjawisko, że można określonymi emocjami, określonym potencjałem, jaki za tym idzie, nawet uszkodzić trwale, a przekodować, bo mówię trwale w pojęciu medycznym, natomiast przekodować komórkę w pojęciu energetycznym i zmienić sinusoidę drgań komórki, wrócić do poziomu zdrowia. Oczyszczam tutaj znakomicie. Annę urodzoną 13 września 47. Dobrze, wzmocnię. Jeszcze działania. Dobrze. I aplikacja przekaz. Dobrze. I pozdrawiam serdecznie. Przechodzę do następnego SMS-a o treści pomoc Wiesława. 18 listopad 56. Proszę o oczyszczenie mojej mamusi Eugenii, urodzonej 29 grudnia 1930, szczególnie na zdrowie, a moje zdrowie i finanse. I zapis na ogień. Dobrze. Eugenia. Zacznę od Eugenii. 29 grudnia 1930. Macie Pani bardzo podobne wibracje. Mama Pani, widzę, że jest tutaj taką wyraźną dla mnie wibracją Merkurego. To się wiąże z układem nerwowym i wiąże się z problemami związanymi
przede wszystkim z siłą oddziaływania Merkurego, a to są wszelkie problemy również i skórne, egzemy, podobne rzeczy. Zaraz to poczynię, bo muszę to oczywiście rozczłonkować, chciałem pani hasło na zdrowie. Ja muszę tutaj znaleźć odpowiednie odpowiedzi. U pani tutaj wyraźnie się pojawia wibracja 11 z 9, 2, 2, 9, 11, 2. Księżycowe mocne zmiany, takie dopełniające pewnego rodzaju sfery. Układ neurohormonalny, neuralgie, skłonności do problemów takich związanych z meteopatią, problemy takie, które księżycowe, kobiece, krótko mówiąc. Dobrze, Eugenia. 29.12.1930, bo to jest pierwsza sugestia, której trzeba się trzymać. Już oczyszczam aurę, oczyszczam ciało bioplazmatyczne, ciało eteryczne, ciało mentalne. Oczyszczenie i wzmocnienie. Jeszcze stabilizacji mocniejszej energetycznej. To, co wcześniej odkryłem, że tutaj są sfery pani Eugenii. Blokada układu limfatycznego i ogólnego takiego rozstrojenia układu też nerwowego. Dobrze. Oczyściłem teraz czakralnie. Zrobię dla pani przekaz aplikację. Dobrze, mam razie. No i docierają do mnie SMS-y od was, kochani, oczyszczanie mocą żywiołów, ale widzę, że SMS-y pomoc i do tego namawiam, wysyłajcie jak najwięcej, bo to jest sfera przede wszystkim szybkiego działania w tym kierunku. I jeszcze tutaj pani mnie prosiła, tak, szczególnie na zdrowie mojej zdrowie finansowe. Oczyszczenie i zdrowie dla pani Wiesławy, pani Wiesławo, moja droga, bo nie mogę wszystkiego wziąć zaraz. Jeżeli będzie zdrowie, to będą i finanse. Oczyszczenie zrobię właśnie tych sfer. Widzę, że wyraźnie u pani splot słoneczny się aktywuje. Czyli ten mieszek jest w pewnym sensie zachwiany. Splot słoneczny to działanie. Jeżeli też odpowiada oczywiście za miasto klejnotów, czyli za finanse, za dobrobyt, ten aspekt słoneczny, czyli finanse tak naprawdę. Cały czas one się mogą tutaj zachwiać, więc oczyszczę pani splot słoneczny, a co za tym idzie tak samo aury, czakry,
odpowiedzialne za porządek, za działanie, czyli drugą i trzecią. Pierwsza też wymaga, sama się upomina dosłownie. To jest wspaniałe, że zawsze energetycznie to dosłownie są odkrycia. Samoistnie energia prowadzi w miejsca, które tego wymagają, tak? Nawet gdyby była próba intelektualnego rozważania, to i tak energia sama prowadzi w miejsca, które tego wymagają. I pozdrawiam serdecznie. I przechodzę do SMS-a następnego, pomocowego. Proszę o oczyszczenie polipy w nosie i zatokach. Pisze Małgorzata, urodzona 25 marca 53. 25 marca 53, Małgorzata. Dobrze. Jest 7, 3, 1. Nawet czasem to przypominałem o tym, że właśnie jedynki zwłaszcza mają ten problem taki z neuralgiami i w obszarze głowy i problemami w rolce 1. Dokładnie to przytoczę. Problemy w obrębie głowy, również nawet obszar pasa barkowego, kręgosłup szyjny, kończyny górne, nawet dolegliwości wywołane uciskami, neuralgiami, tendencje do chorób układu centralnego, układu zarządzania mózgu. Dokładnie mniej więcej z tego pierwszego tutaj liczenia jako dzień i miesiąc. Siódemka oczywiście, wibracja 7 daje tutaj, też niestety koresponduje w takich problemach, które z czasem wiążą się też niestety z nadwagą, z tendencją do nadwagi, z zaburzeniem wchłaniania, przede wszystkim problemy z osteoporozą, a to co też wiąże się właśnie na przykład głównie u kobiet, tak, z problemem też związanym właśnie ze zdarzeniami losowymi, ale to tak najogólniej biorąc, więc oczyszczenie polipy w nosie zajmie się tym przez pryzmat fantomu. Są punkty, które w zatoce jarzmowej i czołowej stymulują, jeżeli są nieprawidłowo drożne, mogą stymulować rozrost. Oczywiście trzeba zwrócić też uwagę na skrzywienie przegrody nosa i zmiany w drożności też i rozwoju w samej przegrody nosa. Ale rozumiem, że pani tutaj i tak oczywiście przeszła szereg badań i ma pani w pełni, że tak powiem, obraz diagnostyczny, więc ja się ograniczę tutaj do roli przede wszystkim pomocy energetycznej. Działam właśnie w obszarze zatoki czołowej i jarzmowej. Oczywiście nie wyszczególniam tutaj punktów, bo oczywiście są punkty, które są w kącie oczu i tak dalej, i tak dalej. Ja, moi drodzy Państwo, używam oczywiście technik, które bazują na poziomie aktywności meridianowej. 14 kanałów leczniczych, 8 kanałów cudownych. I oczywiście punktów, które odpowiadają określonej strefie odruchowej.
oczywiście Państwo wiecie przecież o tym, że ja uczę wielu technik terapeutycznych. Ja to nazywam technikami, ale oczywiście przedmiotów zawodowych, tak? Naturalnie, na poziomie akademickim, tak? Dobrze, jeszcze aktywność w obszarze głowy i szyi i karku, tak żeby tutaj też tą sferę zwrócić uwagę. To oczywiście przypominam, że też ulgę przynoszą wszelkiego rodzaju działania w obszarze kręgosłupa szyjnego, bo nerwy czuciowe, które odpowiadają określonym strefom odruchowym, też mają tutaj ogromny wpływ na wszelkiego rodzaju tego typu dolegliwości, zwłaszcza neuralgiczne, bądź też rozrostowe, wszelakie. Skoro powstał jakiś problem, to i ten problem może zniknąć, prawda? Dobrze. Mówiąc oczywiście o sferze uzdrowienia. Zamknę energię. Tak jak mówię, zresztą proces jest złożony, nawet kiedy podlegamy mówię globalnie, tak? Ale jeżeli ktoś z Państwa po prostu ma taki problem, który oczywiście też wymaga na przykład interwencji chirurgicznej, czy interwencji innej medycznej, to jak powiedziałem, relatywnie ważne jest to, żeby była skojarzona medycyna holistyczna, która daje aspekt odzwierciedlający tutaj całościowe działania, tak, z różnych punktów aktywności, czyli krótko mówiąc, energetyka wspomaga każde jedno z działań, jakie by ono się nie działo, tak, co by nie było potrzebne, tak. I następny SMS, pomoc Małgorzata, urodzona 29 marca 1971. Proszę o oczyszczenie, dziękuję, dobrze, pozdrawiam. Małgorzata, 29 marca 1971. Dobrze. Moi drodzy, czekam na Wasze SMS-y na oczyszczenie, bo program szybkimi krokami nam umyka. Dla osób, które tutaj oczekują tego oczyszczenia. 11 i 3, 2, 3, 5. Dobrze. I już oczyszczam panią. Proszę o oczyszczenie. Małgorzata, urodzona 29 marca 71. I już oczyszczam aurę, oczyszczam czakry. Zacznę od czakry podstawy, czakry pierwszej. Oczyszczam czakrę drugą. I oczyszczam czakrę trzecią. I czwarta.
i oczyszczam czakrę szóstą trzeciego oka i szczyt głowy. Dobrze. I ogólne oczyszczenie ciała astralnego, które wyraźnie tutaj wymagał Pani oczyszczenia. Ciała eterycznego. I ciała mentalnego. Dobrze. I teraz tak, równowaga czakralna. U Pani Małgorzaty urodzonej 29 marca 71 rok. Dobrze, pięknie. Dobrze, energia jest zrównoważona. Wahadło już w tej chwili odpowiedziało, że jest to energia już w pełni transparentnie ustawiona. No i moi drodzy, tak, czekając tutaj jakby na te pierwsze połączenia, tutaj od Was znowuż i wspierając SMS-ami, stabilność i tej energii powinna być ustawiona tak, żeby transparentnie oddziaływać na konkretne, wymierne problemy też, tak, związane przede wszystkim właśnie ze zdrowiem. Tym zdrowiem, które jest jakby najważniejszym, transparentnym przedstawicielem naszego ciała, tak nazywamy. Oczywiście dużo osób choruje, tak, ma pewnego rodzaju, właściwie nasze życie to się składa z jednej choroby, która tylko zmienia swoje objawy, tak można powiedzieć. No bo oczywiście mamy świadomość tego, że cierpienie jest tym, co transparentnie zmienia w nas wszystkie potrzeby, czyli jest procesem rozwoju świadomości. Nie bez powodu zresztą świat uznaje zawsze mistyczny cierpienie jako ten aspekt takiej szczególnej troski do zmian, tak? Wiele osób, jeżeli nie doświadcza cierpienia, to po prostu się nie zmienia. Dlatego trzeba też pojmować, że cierpienie nie jest niczym takim bardzo negatywnym, oczywiście w pojęciu tylko wtedy, kiedy nie zagraża bezpośrednio życiu, tak? To jest pewnego rodzaju transparentnym objawem naszego ciała, czyli pewnego rodzaju błędów, bądź też właśnie przyczyn prawa przyczynowo-skutkowego, czyli karmicznego, tak, moi drodzy. I to jest też bardzo ważny aspekt, który zawsze dotyczy ceremonii ognia, bądź też oczyszczania mocą żywiołów, tak, bo pozwala usunąć te przeszkody ceremoniał. Nie bez powodu też ceremoniały we wszystkich tradycjach tego świata mają swoją szczególną rolę w życiu ludzi. Właśnie dlatego, że tylko one transparentnie, nie możemy tak mieć chciejstwa sobie, jak ja nazywam, stryknąć palcami i usunąć karmę rodą, karmę swojego postępowania przez określony czas bytów. Inkarnacja jest faktem, nie jest czymś, co zostało w jakiś sposób wymyślone po to, żeby nas
w jakiś transparentny sposób doprowadzić do jakiegoś stanu niezrozumienia tego, że postępuje tak czy inaczej, bądź też inaczej chciałem powiedzieć, usprawiedliwienia nas z różnego rodzaju czynów, że właściwie to nie ja to robię, tylko tak karma za mnie robi, bo taką mam karmę, to mogę robić tak czy inaczej, postępować, bo to są takie skutki karmiczne. Owszem, przy dużych, transparentnych, niezrozumiałych, zresztą większość osób, które zadaje pytania o karmę, to są osoby, które myślą, które pytają o to, żeby mieć odpowiedź na temat tego, dlaczego postępuje lub dzieją się w moim życiu takie rzeczy, których ja nie rozumiem, bądź też w żaden sposób nie jestem w nich, nad nimi w kontrolą. I to zawsze pytają ludzie, którzy naprawdę starają się żyć świadomie, starają się zrozumieć, tak? Ktoś, kogo nie interesuje życie świadomego, to nie pyta o takie rzeczy, po prostu sobie żyje. Natomiast jest to też oczywiście cecha jednego z żyć. Jak podają starożytne księgi, mamy żyć 50, 16 z tego transparentnych, czyli, ja mówię transparentnych, używając tego słowa, czyli takich, o których wiemy, pozostałe są jakby nieświadome, więc sobie żyjemy. Natomiast kiedy nasz rozwój i nasza wiedza pozwala na zrozumienie takich aktów, jakimi są świadome wybory i świadome działania, to mówimy wtedy o życiach świadomych, czyli transparentnych, takich, nad którymi możemy jakby zapanować przez to, że znamy ich rolę w naszym życiu obecnym. Z uwagi na to tylko jest kwestia obliczeń, w którym się znajdujemy w czasie. Oczywiście jest to wiedza bardzo taka rozległa, więc ja tego nie będę przytaczał. Czekam na Państwa jeszcze telefony, na jeszcze kontakt z Państwem, czy SMS-owe. Oczywiście SMS pomoc czeka, 92594, SMS-y tradycyjne również. No i telefon oczywiście czeka cały czas. No i pisze tutaj Grażyna, urodzona 22 czerwca 62, czy uda mi się kupić w tym roku ziemię? No zobaczmy w to. Moi drodzy. Oczyszczenie mocą żywiołów, pisze Teresa, 27.9.44. Oczyszczenie zdrowie syna, również Zbigniewa, urodzonego 20 czerwca 75. Ja zobaczę w tej chwili, czy Grażynie się uda kupić ziemię, tak? Jest kompromis, którym przyjdzie, jeśli uwierzysz, to tak, bądź pozytywna i nie przestawaj. Zdobądź więcej informacji na temat tej ziemi, pomocni ludzie, jesteś gotowa. Medytacja przyniesie Ci odpowiedź. Bardzo ładny rozkład kart, bardzo ciekawy. Zgodny zresztą z tym, co już poprzednio też uczyniłem. Czyli krótko mówiąc, zawsze się, abyśmy nie wiem ile razy rozkładał karty, na przykład, to zawsze jest ta sama idea, że one odpowiadają tak samo. Wydawałoby się, że karty w różnym ułożeniu potasowane, one i tak zawsze pokazują transparentnie te same komunikaty. Czyli krótko mówiąc, pokazują to, że tak, że uda się kupić, ale są do tego potrzebni pomocni ludzie. No i przede wszystkim wiara w to, jeśli uwierzysz, pozytywność, nie przestawaj, czyli jest sugestia, żeby nie zapomnieć o swoim działaniu i oczywiście trzeba zdobyć więcej informacji na temat gdzie, po co i dlaczego. Co to będzie oznaczało? Czy to ma być ziemia przeznaczona do powtórnej jakiejś transakcji, czy ewentualnie ziemia przeznaczona po to, żeby ją posiadać? Pani ma tutaj, jak mówiłem, transparentnie 22, czyli absolutnie czwórkę. Musi Pani posiadać ziemię. Musi Pani. Po prostu trzeba ją najzwyklej w świecie kupić. Jest Pani gotowa. A medytacja przyniesie odpowiedź, czy będzie to dla Pani ewidentnie wskazane w kontekście tego, żeby Pani niejako osiągnęła samozadowolenie, satysfakcję, czy
będzie to tylko wyraz tego, że potrzebujemy dokonać jakiejś transakcji bądź lokaty, tak? Natomiast nawet jakiś taki, bym powiedział, w przenośni skrawek ziemi dla siebie, mieć poczucie własności, akt własności, będzie Pani zaspokajać potrzebę posiadania. I czwórka lubi transparentnie posiadać i transparentnie zarządzać. Jest wibracją, która chce i powinna. Więc wtedy, kiedy nie ma takich możliwości, no jak czasem opowiadałem Państwu, że czwórka jest taką troszeczkę wibracją despotyczną, tak? Z takimi cechami. Jeżeli osoba rozumie swoje przesłanie, swoje takie ciągoty do przywództwa wręcz, upartości pewnego rodzaju, tak? To pozwoli to, że żywioły materialne, tematy takie związane na przykład z posiadaniem ziemi, żywioł materialny, dosłownie, jak to tak pokazuje, bo tak dawniej mawiano, że muszę mieć tą ziemię, tak? Nawet koniecznie, tak? Pazurami ją wdrapać, jak to mówią. Po prostu mieć to. To wtedy to będzie dla Pani tutaj absolutnie korzystne. To jest bardzo, bardzo taki, mówię, bardzo dobry rozkład kart, bardzo taki transparentny, który rzeczywiście przyniesie konkretny, wymierny. Jakie by nie było przeznaczenie, ale oprócz tego, jak będzie to, nie wiem, 100 hektarów, to przecież Pani uczyni z tym, co będzie chciała, ale też dla siebie mieć zawsze taki pewien aspekt odskoczni, niejako posiadania, tak? Żeby mieć zawsze akt własności na to, tak? To jest bardzo ważne. I pozdrawiam serdecznie Pani Grażyno. To jest bardzo istotne, moi drodzy, żebyście spełniali swoje marzenia, tak? To, co nam się tak naprawdę wszystkim ludziom należy, to przede wszystkim szczęście, miłość, spokój i dobrobyt, bo to jest istotny najbardziej element, który w życiu człowieka zaspokaja jego potrzeby. Szczęście ma różne wymiary, tak? Dla jednych jest to szczęście posiadania 100 hektarów ziemi i rzeczywiście ciężka praca na tym, dla innych jeszcze szczęście będzie inne. Każdy ma to swoje szczęście tak pojmowane, tak? W różny sposób. Natomiast ja oczywiście, burząc pewnego rodzaju poglądy zgodnie z nakazem, jak ja mówię, starożytnych ksiąg, to przede wszystkim szczęście to jest stan radości, miłości Boga, miłości ludzi, miłości coraz bardziej transparentnego takiego doświadczania różnego rodzaju potrzeb, czyli osiągnięcie stanu radości, ananda wewnętrznego kołysania, jak to nazywamy, czyli taki stan doskonałego pojmowania świata, tak? To jest najbardziej istotne. Czy jesteśmy w jakimś stanie dobrostanu, czy niedobrostanu? Przecież to transparentnie się zmienia cały czas w naszym życiu. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. 7 lat chudych, 7 lat tłustych. I tak cały czas się to dzieje, tak? Jeżeli mamy cały czas stosunek taki sam do tego, co jest źle, do tego, co jest dobrze, to oczywiście wyrównujemy ten potencjał potrzeb. Też warto mieć cały czas ochronę, cały czas być w transparentnym przekazie ceremoniału, takiego ja to tak nazywam. To daje spokój, to daje to coś, czego człowiek zawsze oczekiwał od życia, mieć zajęcie, mieć po co czynić coś, co przynosi konkretne, wymierne efekty, czyli poczucie radości i szczęścia, bo tak się właśnie dzieje, moi drodzy. W moim życiu dzieje się właśnie tak, dzięki ceremoniałom, że po prostu jestem szczęśliwy, po prostu się mam dobrze, po prostu wszystko, co przychodzi, jest właściwe, nie jest mocno taka potrzeba. Mógłbym, ja to tak mówię czasem z uśmiechem nawet do przyjaciół, mógłbym sobie zaczarować, co chcę. Mogę mieć wszystko, czego zapragnę. Świadomość zawsze mówi, ale po co? Po co? Przede wszystkim mieć szczęście, mieć samozadowolenie, mieć miłość, mieć przyjaciół, mieć radość ze wszystkiego, co czynię, tak? A przede wszystkim błogosławieństwo
takie, jakie mam w tej chwili mówić do Was, moi drodzy, to jest wielkie szczęście. To jest coś, co daje poczucie wartości, daje poczucie dobrostanu, daje poczucie spełnienia, daje poczucie wspaniałej współpracy z osobami, z którymi współpracuję. Jest to wsparcie i to jest najcenniejsze szczęście, jakie może człowiek mieć, tak? Moi drodzy, no, oczyszczenie. Ach, jeszcze Marta pomknęła tutaj, widzę. Co mnie czeka w najbliższym czasie w pracy oraz życiu osobistym? No właśnie, szczęście, droga pani Marto. 27.07.1985. Dziewiątka, siódemka, dziewięć, szesnaście, siódemka. Bardzo mistyczne liczby się tu u pani pojawiły. Siódemki. Siódemki to szczęście. To o czym mówię właśnie. Jakiś idealny moment się pojawia. Karta romansu, proszę pani. Niebezpiecznie. Spytaj swoje anioły, jak również sukces się pojawił. Przebaczenie. W przeciągu kilku tygodni. Czyżby coś się wydarzyło w życiu osobistym, na co musi pani zwrócić uwagę? W sugestii takiej kart wewnętrznych i zewnętrznych nie ma powodu do zmartwień. Czeka panią sukces. Jest idealny moment na to, żeby w pracy się spełnić, ale co tutaj, dlaczego się pojawia romans? Nie. Nie powinna pani wchodzić w jakiś romans, który do pani tutaj biegnie, bo jeszcze jest sfera przebaczenia w przeciągu kilku tygodni. Jest jakaś sytuacja, która mogłaby wymagać przebaczenia. Myślę, że pani tutaj jest w ogóle w relacji z pani w związku. Mogłoby to pani przynieść kłopoty. Na chwilę obecną nie ma powodów do zmartwień, bo w pracy jest też sukces pisany. Jest idealny moment na to, żeby w pracy osiągnąć jakiś sukces. Co do związku w życiu osobistym, uważać na, właśnie tak jak powiedziałem, romans. Wyraźnie jest nie, karta przed romansem jest nie. Nie wchodzić w jakiś romans, bo może w przeciągu kilku tygodni się pojawić potrzeba przebaczenia. Portret wewnętrzny bardzo jasno sugeruje, żeby uważać. Natomiast w pracy jak najbardziej ok. Jest idealny moment i są karty. Spytaj swoje anioły również. Nie ma powodu do zmartwień. Jest pisany sukces. Warto się nad tym tutaj skupić, żeby osiągnąć właśnie jakiś sukces. Jest idealny moment na jakieś działania. Wyraźnie karta tak to mówi, pierwsza, że może pani podjąć jakieś kroki i działania, które przyniosą sukces. I dokładnie w najbliższym czasie, dosłownie w przeciągu kilku tygodni, zgodnie z tym, co pani tutaj chce, jakby o co chce pani zapytać, co mnie czeka w najbliższym czasie, to jest w przeciągu kilku tygodni. Myślę, że tak gdzieś koło nawet połowy września, 4-6 tygodni maksymalnie, połowy września powinna się już tutaj pojawić jakaś taka szczególna okoliczność, z której pani by osiągnęła sukces. Bardzo dobry układ. Życzę powodzenia w tym sukcesie. Bardzo dobry, bardzo mówię, no, bardzo dobry układ. Warto się nad tym skupić, żeby właśnie ten sukces osiągnąć. Okej.
Moi drodzy, oczyszczanie mocą żywiołów. Jeszcze jest taka możliwość, żeby do mnie się tutaj dozwonić do studia i jeszcze jest taka możliwość, moi drodzy, żeby wysłać SMS. No i naturalnie przypominam, że spotykamy się w przyszłą niedzielę, nie tę następną, przyszłą, czyli i będziemy mieli szansę na to, żeby działać. No i mamy SMS o treści pomoc jeszcze. Krzysztof, urodzony 17 września 67 roku. Proszę o doenergetyzowanie i w następnej części pytania, czy uda mi się kupić jakieś dobre auto. Okej, już pracujemy nad tym. Ósemka, dziewięć, siedem, siedem. Ma pan wibracje rzeczywiście takie, przyciąga pan materię, przyciąga pan pieniądze wyraźnie, więc myślę, że to jest... Już oczyszczam czakry, oczyszczam głównie czakrę trzecią i drugą i pierwszą, czyli te, które odpowiadają za materię, porządek, wolę i działanie, bo tutaj zharmonizuje przede wszystkim możliwości finansowe i pozwoli finansowo tutaj działać. Teraz spojrzę przez karty, czy uda się kupić auto. Splot słoneczny jest wymagający. Muszę go oczyścić jeszcze inaczej. Przede wszystkim ma pan skłonność też do wydawania sporą i stąd myślę, że tutaj też jest taki dylemat, że te finanse przez pana przepływają bardzo szybko, jest pan w stanie je zdobywać, ale też nadmiernie pan wydaje. I to jest, myślę, taki główny tutaj aspekt, trzeba wyregulować energię, potencjał utrzymywania odpowiedniego, by odpowiedniej ilości w tym skarbczyku energii, żeby nie rozpraszać jej. Jest ok. Zobaczmy teraz jeszcze tak, czy uda mi się kupić jakieś dobre auto. Spójrzmy tutaj. Jest karta polepszenia. Wypatruj znaku. Zaczekaj. I to, co w tej chwili pan ogląda, istnieje coś lepszego. Jest karta w niedalekiej przyszłości. Medytacja przyniesie odpowiedź. Nie przestawaj. Bądź pozytywny. Bardzo pozytywne znaki są. Czy uda się kupić? Wygląda bardzo jasno, klarownie z takiego rozkładu kart, że tak. Aczkolwiek jest bez pośpiechu, bez jakiejś nadgorliwości, można by powiedzieć. Z całą pewnością powinny się udać ten projekt. Myślę, że tak. Po pierwsze mamy oczyszczone to, co najważniejsze, czyli czakry, które odpowiadają za materię, a dwa, że przede wszystkim karty bardzo ładnie pokazują polepszenie sytuacji, wypatruj znaku, ale zaczekaj, bądź cierpliwy, istnieje coś lepszego i w niedalekiej przyszłości powinna się ta sytuacja objawić. Niedaleka przyszłość to może być dzień, dwa, a może być miesiąc, tak? Medytacja przyniesie odpowiedź, nie przestawaj, bądź pozytywny. I tak to wygląda mniej więcej. Okay. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, to co, skupiamy się
skupiamy się, odprężamy się, obiecałem Wam oczyszczenie mocą żywiołu, więc to natychmiast uczynię. Te osoby, które oczywiście oczekują i wysłały SMS-y wcześniej i teraz, dzisiaj podczas całego dnia, to się właśnie wreszcie doczekały, więc bardzo szybciutko, moi drodzy, otwieramy się, skupiamy się na energii działań. Ja szybciutko przygotuję, zaspokoję jantry odpowiednimi elementami, moi drodzy. Układam o konkretne archetypy. Do działań, moi drodzy. Czyli co mi się tutaj stało? Wpadł mi knocik. Moi drodzy. Już to czynimy. Dobrze. No właśnie, czyli my zdążymy, nie zdążymy nic robić. Moi drodzy, zrobimy tak. Szybciutkie błogosławieństwo. Oczyszczam Was z mocą żywiołu ziemi. Daję Wam moc żywiołu ziemi. Niech Archanioł Gabriel oczyści. Pozdrawiam Was mocą żywiołu ziemi. Niech się tak stanie. Oczyszczam Was mocą żywiołu wody. Archanioł Rafael, niech uczyni oczyszczenie. Niech się tak stanie. Oczyszczam Was mocą żywiołu powietrza. Niech Archanioł Uriel Was oczyści mocą żywiołu powietrza. Niech się tak stanie. I oczyszczam Was mocą żywiołu ognia, który archetypem odpowiada mocą ognia. Niech się tak stanie. I pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, dziękuję bardzo za wspólne spotkanie, za ten właśnie dzisiejsze popołudnie, dzisiejszy wieczór. Zapraszam Was teraz na spotkanie z Joanną Stawińską. Możecie Państwo się teraz w pełni również realizować z potrzebami dla Joasią, tak? A ja dziękuję bardzo za program. Tak jak powiedziałem, zapraszam dopiero w niedzielę. I bardzo mi było miło z Państwem spędzić ten dzisiejszy czas, bardzo zresztą owocny, moi drodzy. Jeszcze pół minuty, no właśnie. Przyspieszone tempo właśnie, tak się zboczyło, moi drodzy. To był bardzo taki szczególny, bardzo owocny dzień, bardzo mocny w archetypy działania energetycznego, więc taki troszkę też eksploatujący, jeżeli chodzi o energię. Więc mamy taki czas bardzo szczególny i dobry do tego, żeby dalej czynić bardzo silny odnośnik do energii, tak? Czyli jest to trudny czas. Dziękuję bardzo, do szybkiego zobaczenia. Do widzenia. Do przykubatek. Ezo TV to najlepsza stacja ezoteryczna w Polsce z najlepszymi fachowcami. To właśnie do nas trafiają z łatwością wszystkie telefony i SMS-y. I to właśnie nam ufacie. Już od kilkunastu lat. Tygodniowo pomagamy tysiącom widzów. Robimy to z miłości i prawdziwej pasji. Polecam Ezo TV z całego serca. I do zobaczenia tylko tutaj, w Ezo TV. Wróżbita Maciej Skrzątek. Witam, drodzy widzowie. Ja jestem wróżbita Zefir, zajmuję się tarotem, jak również channelingiem anielskim, ale Zefir przede wszystkim zajmuje się oczyszczaniem energetycznym, zdejmowaniem klątw i uroków, jako jedyny w Polsce kwantowymi kodami uzdrawiania na różne przestrzenie życiowe, czy jest to miłość, czy jest to zdrowie, czy są to finanse, czy jest to cokolwiek innego, co wymaga radykalnej poprawy, naprawy harmonii. Zadzwońcie do mnie podczas programu, bądź podczas porad anonimowych lub napiszcie SMS-a. Również, kochani,
pani widzowie, zajmuję się specjalnymi zabiegami uzdrawiającymi na wszystkie tematy w waszym życiu. Zapraszam do kontaktu. Witam, nazywam się Magdalena Kulejewska. Numerologia, runy czy praca z energią to tylko niektóre z metod, jakimi się posługuję. Korzystam również z daru jasnowidzenia. Jeżeli chcesz, aby twoje życie było piękne, szczęśliwe i bezpieczne, zadzwoń, napisz, pomogę również tobie. Witam was bardzo ciepło i serdecznie. Wróżka Mila, zapraszam do moich programów w EZO TV. Ja jako Wróżka Mila wróżę z kart Lenormand, wróżę z kart klasycznych. W metodach wróżebnych posługuję się też numerologią, runami, kartami Kipera. Jeżeli mnie nie znasz, zapraszam do mojego programu. Ja postaram się dać ci odpowiedzi na nurtujące cię pytania oraz za pomocą rad kart ulepszyć twoje życie. Zapraszam, Wróżka Mila. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania. Witam moi kochani bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasia Południak i jestem astrologiem oraz tarocistką. W swojej codziennej pracy pomagam Wam przy użyciu właśnie astrologii i kart tarota. Połączenie tych dwóch dziedzin ezoterycznych daje mi możliwość znalezienia jak najlepszych rozwiązań w sprawach i problemach, z którymi się do mnie zwracacie. Serdecznie zapraszam do oglądania moich programów. Kasia Południak. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania. Dziękuję, Ela Selena. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a witam Państwa jak zawsze bardzo serdecznie Wróżka Anet to ja. Zachęcam, kochani Państwo, do oglądania moich programów z moim udziałem w telewizji EZO TV. A czym się zajmuję, kochani? W mojej pracy dywinacyjnej posługuję się trzema metodami. Są to karty tarota, jest to numerologia i jest to oczyszczanie energetyczne poprzez energię piramid. Zapraszam do oglądania moich programów w telewizji EZO TV. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania oraz do kontaktu. Wasz Sylwester Hordecki. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a witam Państwa jak zawsze bardzo serdecznie Wróżka Anet to ja. Zachęcam, kochani Państwo, do oglądania moich programów z moim udziałem w telewizji EZO TV. A czym się zajmuję, kochani? W mojej pracy dywinacyjnej posługuję się trzema metodami. Są to karty tarota, jest to numerologia i jest to oczyszczanie energetyczne poprzez energię piramid. Zapraszam do oglądania moich programów w telewizji EZO TV. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania. Zbyszko Patyk. Witam, drodzy widzowie. Ja jestem wróżbita Zefir. Zajmuję się tarotem, jak również channelingiem anielskim, ale Zefir przede wszystkim zajmuje się oczyszczaniem energetycznym, zdejmowaniem klątw i uroków, jako jedyny w Polsce kwantowymi kodami uzdrawiania na różne przestrzenie życiowe. Czy jest to miłość, czy jest to zdrowie, czy są to finanse, czy jest to cokolwiek innego, co wymaga radykalnej poprawy, naprawy harmonii. Zadzwońcie do mnie podczas programu, bądź podczas porad anonimowych lub napiszcie SMS-a. Również kochani widzowie, zajmuję się specjalnymi zabiegami uzdrawiającymi na wszystkie tematy w waszym życiu. Zapraszam do kontaktu.
Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO-TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania. Magdalena Kulejewska. Witam serdecznie, nazywam się Ella Selena, jestem wróżką i parapsychologiem. Już od 17 lat leczę Was dobrym słowem. Dzięki tysiącom spotkań oraz rozmowom telefonicznym powstały moje książki oraz karty, za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam serdecznie do oglądania mnie na antenie EZO TV. Dziękuję, Ella Selena. EZO TV to najlepsza stacja ezoteryczna w Polsce z najlepszymi fachowcami. To właśnie do nas trafiają z łatwością wszystkie telefony i SMS-y. I to właśnie nam ufacie. Już od kilkunastu lat. Tygodniowo pomagamy tysiącom widzów. Robimy to z miłości i prawdziwej pasji. Polecam EZO TV z całego serca. I do zobaczenia tylko tutaj, w EZO TV. Wróżbita Maciej Skrzątek. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania Wróżka Mila. Witam, nazywam się Zbyszko Patyk. Znajduję się naturopatią jako terapeuta i wykładowca, będąc uznanym i cenionym autorytetem wielu metod uzdrawiania. Duchowe uzdrawianie, bioenergoterapia, reiki, przekazy energii, jasnowidzenie czy numerologia to tylko niektóre z metod, jakimi się posługuję. Już od 30 lat niosę pomoc oraz ulgę w cierpieniu dla wielu z Was. Zapraszam na moje programy do EZO TV. Zadzwoń, napisz, pomogę również i Tobie. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na stronie ezotv.pl oraz na antenach stacji telewizyjnych, których listę widzicie na ekranie. Zapraszam do oglądania. Ja, czyli Wróżbita Maciej. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że EZO TV możecie oglądać codziennie na